Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Ci, którzy, że tak powiem, uważnie się przyglądają temu let's playowi, mogą zauważyć, że po pierwsze mam inny hełm, a po drugie mam znacznie mniej dusz. Otóż wybrałem się tym razem do kapliczki Zjednoczenia bez was, ponieważ... czy ja chcę tędy schodzić? Ostatnio zawsze zaczynaliśmy od tych odwiedzin, a zdaje się, że to może być też trochę, powiedzmy, mało ciekawe dla niektórych. W związku z tym postanowiłem zrobić to sam. Zainwestowałem punkt w Vigor, dzięki temu mam na sobie hełm Alwy i wyruszamy na eksplorację z bezczeszczonej stolicy oczywiście i sądzę, że w tym odcinku też uda nam się dotrzeć do bossa. To tak w kwestii planu. Tu jeszcze jakaś miejscóweczka jest i schody są również, a to może ten? Tak, tu są te schody, dobra, ale tu nie pamiętam, żeby coś było. W każdym razie tak, jeden punkt poszedł w Vigor, tylko tyle mogłem polewelować na ten moment, a zresztą nawet musiałem skonsumować duszyczkę. Przed tobą pierścień? Może tam na dole, jeżeli już. Albo po drugiej stronie. W każdym razie no, na pewno nie tutaj. Także musiałem skonsumować duszę z ekwipunku. Jeden punkt poszedł w Vigor, żebym mógł mieć hełm, który lepiej wygląda i ma też trochę lepsze staty. Wydaje mi się, że ten hełm Alwy w ogóle też świetnie pasuje do zbroi rycerza Lothric. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, to wam pokażę, a mianowicie po prostu... Oj, niestety tarcze zostawiłem wszystkie. Ale te bronie, które są zbędne, przeniosłem do ekwipunku. Po cóż to zrobiłem? No to w tym odcinku raczej będziemy mieli okazję się przekonać i muszę uważać, bo tutaj zapomniałem o koleżce gargulcu. Ła, ła. No w sumie nie sadzi mi aż takich dużych obrażeń, jakbym się spodziewał tego. Ale dobra, dobra, trzeba uważać. Na ten ostatni atak już był mocny. Jak widzicie, on się tym skrzydłem też zasłania. Używa tego jak tarczy. Więc wtedy jak on się tak osłania, to oczywiście nie ma większego sensu go atakować. Może mocny atak bym mu zasadził i słaby i dziękujemy. Dobranoc, gargulcze? Gargulcze? Gargulcze albo... no gargulcu po prostu. Czy ja coś jeszcze zrobiłem? No poza tym nie zrobiłem już nic w tej kapliczce Zjednoczenia, także... nic jakoś specjalnie ciekawego nie straciliście. Tam też widać przedmiot i ten przedmiot oczywiście będę chciał zdobyć. Właściwa droga do zbezczeszczonej stolicy wiedzie tam. Natomiast tutaj mamy taką lokację, która trochę jest... znaczy właściwie formalnie ona jest zbezczeszczoną stolicą, jak się zdaje. Tamta jaszczurka to jest bait oczywiście, tam tuż przed nią jest dziura w podłodze. Także nie polecam się tam wybierać na pałę. I co nas tutaj czeka? Tę miejscówkę tak właśnie średnio najeżdża ogarniam. W każdym razie, no tak, mówiłem o tym, że to jest formalnie zbezczeszczona stolica, udało się zabić, to migoczący tytanin z niej dropnął. Tu też jak widzicie jest dziura w ziemi. Nie chciałbym tam teraz spadać. Formalnie zbezczeszczona stolica, ale moim zdaniem to jest takie... że trochę to jest zbezczeszczona stolica, trochę to są jeszcze lochy i rytylu. Zresztą sami zobaczycie dlaczego. W każdym razie zdaje mi się, że i zbezczeszczona stolica, i lochy i rytylu to jest właściwie... no ta sama lokacja niemalże. Bezczeszczona stolica jest dosyć małą lokacją po prostu. Zardzewiała moneta. A lochy Irytylu są czymś przejściowym pomiędzy Irytylem a właśnie z bezczeszczoną stolicą. Dlatego też takie właśnie rozkminy mnie nachodzą. Na dole mamy przyjemniaczków, których mieliśmy okazję już spotkać. Tam widzicie jednego z nich w Irytylu. Kępka fioletowego, kwitnącego fioletowego mchu i to jest właśnie kępka, którą ja też kupowałem, chyba dwa odcinki temu już kupiłem sobie, bo ona tutaj właśnie jest potrzebna. A ta kępka, ja może tak pozbędę się tego, bo te rzeczy są mi zbędne.
na ten moment, a mogą mi tylko, że tak powiem, przeszkodzić po prostu, że się pomylę przy wyborze. W każdym razie, widzimy tutaj mazi podobną do tej mazi, która była w twierdzy Farona, z tą różnicą, że tego się nie da oznaczyć, też to fajnie. Z tą różnicą, że w twierdzy Farona ta maź nakładała na nas efekt trucizny, jak i również spowalniała. Co ty robisz? Ale to naprawdę straszne są te istoty, straszne dźwięki też wydają. Kamień oczyszczenia. Kamień oczyszczenia pozwala bodajże usunąć efekt pustego, czy klątwy, czy coś takiego. Tak czy inaczej, no, ta maź, powracając do niej, ona nie tylko nas spowalnia, jak widać, ale również nakłada na nas toksynę. Toksyna działa oczywiście jak trucizna, z tą różnicą, że zadaje znacznie potężniejsze obrażenia. Także zdecydowanie jest to status, którego nie chciałbym na sobie mieć. I tutaj będziemy też w tej lokacji niebawem. A ty potrafisz też żygnąć czymś. Ciekawe, czy to nabija też jakąś toksynę, czy co to robi. Nie wiem tego nawet. Będziemy mieli tutaj wrogów, którzy są unikalni dla tej lokacji. Nie jestem pewien, czy oni się przypadkiem nie pojawiali w innej części Soulsów. W jedynce albo w dwójce oni mogli również być. W każdym razie dla Dark Souls 3 oni są tylko tutaj. Chyba, że jest jakieś miejsce, którego ja nie znam, aczkolwiek nie wydaje mi się. Dawaj, parszywy robako, znaczy pająko, nieumarła, straszliwa istoto. Trochę ma włosy jak ta dziewczynka z ringu, ta istota. Ale jest jeszcze straszniejsza. Jedną drogę mamy tam, druga natomiast wiedzie w tamtym kierunku. I obawiam się, że zasadniczo eksploracja tamtej miejscówki bez nabicia sobie toksyny zawiesi obu tych miejscówek. Jeszcze mamy drogę na górę. Zresztą tam też widać jakiś skarb. No nie obędzie się w każdym razie bez nabicia tej toksyny. Także trzeba się z tym pogodzić, że stracę sporo estusów pewnie, a naprawdę tutaj bywają nieprzyjemne miejscówki. Mogą też być zgony, no ale wiadomo, zgony na pewno lubicie, kiedy sobie umieram, także może będziecie mieli taką gratkę dziś. Okej, tutaj też jakieś parszywe istoty jeszcze są na pewno. Ja bym chciał sobie je zlurować może. O, tu leży jedno ścierwo. Uj, ach, nabiła się ta toksyna. Dobra, to kępka wiedzie. Zostaw mnie, leżeć na ziemię. Co ty sobie... Nie kępka miała teraz wjechać, tylko estus. Ach. Kępka, przypominam, że kosztuje 1000 złota. Ta, dusz. 1000 dusz kosztuje kępka u opiekunki kapliczki, więc to nie jest tania rzecz. Lepiej tego za bardzo nie marnować, no ale dobra. Słuchajcie, no ta toksyna i tak mi się tutaj nabija, więc ja już nawet nie będę lurował tego badziewia, tylko niech ono do mnie przyjdzie. Chociaż walka tutaj, na tym terenie, gdzie jestem spowolniony, może wydawać się dosyć karkołomnym wyczynem. Nie pamiętam, co za znajdźki tu są. Zatruty klejnot, no dobra, on pozwala po prostu zakląć broń w zatrutą, rzecz jasna. Tu się nie ma co cackać z tymi istotami, no bo naprawdę jest to niebezpiecznie. Ja nawet sobie jeszcze łyknę ze stusa. No jak widzicie, ta toksyna naprawdę szybko redukuje pasek zdrowia. Znaczy, nie redukuje, tylko redukuje nam ilość punktów życia, tak? Po prostu zabiera nam zdrowie. Pierścień przeklętego ukąszenia. Ciekawe, zaraz sobie obadamy, cóż ten pierścień robi. Przy okazji też obadamy sobie może na szybko opis tego hełmu Alwy, ponieważ chciałbym rozwikłać zagadkę, czy Alwa to jest faktycznie ten nieumarły z azylu z pierwszej części Soulsów. Może się tego dowiemy, także obadajmy, już od razu będziemy lecieć dalej. Stalowy hełm Alwy, poszukiwacza odrzuconych, pozbawiony zbędnych części dla zmniejszenia wagi. Trubadurzy do dziś powtarzają w pieśniach historię podróży rycerza Alwy. Nie brakuje w nich wszelakich świętych i grzeszników, a kończą się one zgodnie z tradycją tragicznie. No dobra, to nam nic nie powiedziało, może inny opis innego elementu by nam coś powiedział, ale nie będziemy teraz tego badać. Sprawdzimy natomiast ten pierścień. Zwiększa odporność na klątwy. No proszę.
No to powiem wam, że w sumie pierścień, który no może się przydać na jednego bossa. No i poza tym to w bardzo niewielu miejscach. No bo co? Bazyliszki nabijają klątwę oraz te. No to nie są bestie. A tu jeszcze się jeden chowa, niemilec. Nie bestie pontyfika, a te też z pontyfikiem związane potwory, ale nie wiem jak one się nazywają. Te, które zostawiają. No w katedrze Van Orlando był jeden, jeden był w katedrze Głębin. Te też takie pająkopodobne paskudztwa. No dobra. Bije tutaj po prostu, już się zatoksynuje na pewno. Kamień pokutny, to już chyba mówiłem niejednokrotnie, on pozwala odkląć broń. Dobra, tych kępek mam sporo, więc nie będę sobie żałował. No i to jest straszliwe miejsce, gdzie obawiam się, że mogę zginąć. Bo są wrogowie, którzy nie tylko wyglądają strasznie, ale sadzą straszny damage również. No to jest właśnie to, moi drodzy. Potwór, który mi się kojarzy z hipopotamem. Jaki on jest odporny. No i właśnie, mają jakieś mega dziwne ataki. Dlaczego on tak mało obrażeń dostaje ode mnie? Ej, no nie żartujmy sobie. I jeszcze mnie pożarł. No to chyba to będzie mój koniec, czy przetrwam to. No oszczędził mnie, ale wrzucił mnie w toksynę, także szybki estus. Ale to jest niewiarygodne, jakie to jest odporne, bo to jeszcze, że sadzi potężne obrażenia, to jestem w stanie jakoś znieść, ale może trzeba go atakować w jakieś inne miejsce niż ta łapa. W ogóle to jest łapa jeszcze, która ma nie wiem ile palców. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze ma też ręce. Ej, no to było trochę nie fair, wydaje mi się. W sensie, no nie wiem, tak to wyglądało jak dla mnie, jakbym rola zrobił w odpowiednim momencie. Aha, no, jasne. Ja ataków tego potwora naprawdę nie znam, bo jak mówiłem, oni są tylko tutaj. I mega ciężko mi wyczuć to paskudztwo, nie wiem co on robi w danym momencie. No nie, od tyłu wcale nie wchodzą mocniejsze ataki, a backstaba oczywiście na tym zrobić nie można. Do tego, niezależnie od tego, po której stronie tego wroga jesteśmy, to on nas może zaatakować, bo on się potrafi przeturlać do tyłu, czy usiąść na nas, no. O, zobaczcie, widzicie? On się po prostu przeturlał, bo byłem po tamtej stronie. Masakra. Makabreska. Eleonora, to jest jakiegoś rodzaju topór, ciasto z łajna lecistego potwora, to jest super nagroda, naprawdę wspaniała. Zastanawiam się, czy ja mogę coś zrobić. Wiecie co, ustawię sobie pierścień księżniczki słońca, on stopniowo przywraca nam punkty zdrowia. No, jak widzicie, pasek delikatnie się faktycznie porusza. Jest to dosyć symboliczne, ale może mi to uratować tyłek tutaj, także pozwolę sobie ten pierścień ustawić. Ile my mamy tych kurde zmutowanych łap tutaj. Nie wiem jak nazywać te potwory nawet naprawdę. No dwa wyglądałoby na to, ale obawiam się, że może ich tu być więcej. No chyba ich więcej nie ma. I co wy sobie tak słodko śpicie, tak? Może wy jesteście podatni? No muszą być na coś podatni, na jakiś ogień, nie wiem. Tylko ja nie mam za bardzo jak tego sprawdzić nawet. Znaczy mogę się pozbawić tego. Claymore błyskawic plus 3. Tak średnio najeżdża, to jest ulepszone. Dobra, jak zdejmę hełm, to w tym momencie mam właściwe obciążenie. Chociaż dobra, wiecie co, hełm sobie zostawię, bo on się może przydać. W sensie, że zwiększa jednak moją odporność, natomiast tarcza mi się nie przyda, a teraz role mam właściwe. Dobra. No tak wiecie, sprawdzę po prostu, czy błyskawice przypadkiem nie robią lepszej roboty. Nie, błyskawice to absolutnie nie jest to, czego bym potrzebował. I teraz się jeszcze drugi kolega striggerował, tak? Się obudziły dwa naraz i bardzo super. No, też potraficie czymś żygnąć, widzę. Ale się zablokowaliście tutaj, a to jest bardzo dobra informacja, ale ja wiem, że wy potraficie na bank tutaj przejść jeszcze, także. Oj. No właśnie, nie, żaden z nich nie był oznaczony. To, że oni się zablokowali, to wcale nie oznacza, że nie są groźni w tym momencie, nie? Także nie lekceważyłbym ich. Słuchajcie, na bank jest jakiś. Może trucizna ich robi na przykład. Nie wiem, czy ta powierzchnia tutaj toksyczna ich zatruwa. Chyba nie, bo jakoś obrażeń tam nie dostawał. Zresztą ciasto z łajna z nich leci, także wątpię, żeby byli podatni na ten rodzaj akurat ataku.
Tak czy siak, wiecie co, jak oni są zablokowani, to ja może tutaj sobie podmienię to na ten ognisty mieczyk i zobaczymy. No jest on nieulepszony, co prawda. 71 wjeżdża, no to nie jest jakaś pokaźna ilość. No oni chyba po prostu mają mnóstwo zdrowia, zdaje się. Jak już też niejednokrotnie mówiłem, moim zdaniem w Soulsach wykorzystywanie otoczenia w celu zdobycia przewagi nie jest żadnym cheatowaniem, po prostu no jest to jak najbardziej taktyka w tej grze. Tak ja uważam i też spotkałem się z tym z opinią wielu innych ludzi, że też tak uważają. Dobra, w porządku, wróćmy w takim razie do naszego ekwipunku. Oj, słyszę jeszcze jednego chyba gdzieś. Czy ja coś jeszcze miałem? Aha, tu miałem łuk, długi łuk dokładniej i tu miałem pochodnie, tak? I 69,1% obciążenia, także to by się wszystko zgadzało. Tarcza, pochodnia, gra gitara, dobrze. A gdzie ty jeszcze jesteś? Czy na górze gdzieś był jeszcze jeden? Tak, chyba był na górze. Kamień oczyszczenia razy dwa. Ach, bezcelowość. No tak, przyznaję, że to niespecjalnie było mi potrzebne do szczęścia. A tutaj więcej nic nie ma, no ale ja chcę wam pokazać możliwie jak najwięcej, właściwie wszystko nawet w tej grze. No poza oczywiście rzeczami, które są dostępne na NG+, bo na przykład tam są dostępne pierścienie. Na NG+, jest dostępny, na NG+, to się plus, NG+, 1 nazywa chyba? Czy po prostu NG+, no to są pierścienie na plus 1, na kolejnym NG są pierścienie na plus 2 i zdaje się, że też są na plus 3. Co więcej, żeby zdobyć platynę, to trzeba wszystkie te pierścienie zdobyć, a to oczywiście oznacza, że trzeba też przejść grę 3 razy, bo no są też wymagane wszystkie 3 zakończenia, żeby platynę wbić, ale to jeszcze możemy oszukać, tak? Bo możemy sobie przed walką z ostatnim bossem zrobić save'a, no i po prostu wczytywać to, tak? No musimy tego ostatniego bossa pokonać 3 razy. To jest jedyna trudność. Natomiast pierścieni nie zdobędziemy w tak łatwy sposób. O, i tu chyba w tej sali będzie jeszcze jeden łapotwór. Myślę, że tak możemy je nazywać. Łapotwory, bo mają łapę zamiast mordy i są też potworami. Tak, śpi sobie tutaj. A może łapopotam, bo trochę wygląda jak hipopotam. Dobra, widzę, że dzisiaj jestem kreatywny na maksa. Okej, no mam nadzieję, że z jednym już sobie jakoś poradzimy w miarę. No, chcieć na mnie usiąść. Ten atak siadający przypomina mi ogry z Dark Souls 2. Tak, z Dark Souls 2 na bank. A tam nawet na początku spotykamy takiego wroga. I to jest dokładnie ten sam atak. Zresztą te ogry też są takie ociężałe i grubaśne, ale po prostu jak nam... O, jak zadadzą nam damage, to boli, naprawdę boli. No w przypadku tego wroga zależy, który atak wiedzie, bo ten na przykład atak byłby straszny na bank, jakby mnie zaatakował tym. Dobrze, dziękujemy bardzo, ale też dużo dusz z nich leci, także to jest jakaś tam gratyfikacja, całkiem spoko. Ciasto z łajna. I tu mamy jakiś przedmiot. Kaptur dworskiego czarodzieja, cały secik dworskiego czarodzieja. Sądzę, że spoko opcja dla maga. I pokażę wam opis, nie będę już go czytał. Niemniej możecie sobie zastopować film i obadać. A to jest jeszcze mimik. Fajnie, dobra, super. O mimiku marzyłem teraz, naprawdę. Okej, obadajmy sobie najpierw tutaj, czy coś jeszcze ciekawego jest. Tu mamy jakiś przedmiot. Śmieci! Wspaniała rzecz. Wspaniała, naprawdę. Warto było dla tych śmieci. Ach, poddaj się. Nie ma opcji, żebym ja się poddawał. To jest nieprawda, że to jest ukryta ścieżka, tu żadnych ukrytych ścieżek nie ma, choć prosiłoby się o to. No to co, walczymy z mimikiem w takim razie, bo tutaj coś ciekawego pewnie jest w tym mimiku. Odsuniemy się trochę od koleżki. No właśnie, tego się spodziewałem, że jakiś dochwyt będziesz próbował zrobić. Okej, mimik pokonany. Bez otrzymania obrażeń. Katalizator Logana, moi mili. I Logan oczywiście pojawia się w pierwszej części Dark Souls. Logan, wielki kapelusz, Logan Big Head. Możecie sobie oczywiście
przeczytać. Tutaj mamy chyba informacje o magach, którzy byli kontynuatorami dzieła Logana, czy po prostu którzy Logana naśladowali i też pielęgnowali sztukę magii, którą to Logan wymyślił właściwie. I to jest dla kogoś, kto gra magiem, na pewno świetna informacja, ponieważ czary Logana były potężne. Tu zobaczcie, moi drodzy, mamy NPC-a, właśnie to jest czarodziej, dworski czarodziej. I z nim może być ciężko. Zastanawiam się, czy ja mogę coś mądrego zrobić. No chyba po prostu miecz w dwie ręce. A może by się udało go zbackstabować? Nie, nie, on widzę, że jest ogarniętym koleżką. Dobra, ale myślę, że miecz czarnego rycerza może go zdecydowanie pokarać. Okej, zwiększę sobie stabilność na chwilę. Dobra, to nie było z nim żadnego problemu. Ale pamiętam, że przy pierwszym podejściu do Dark Souls 3 ten koleś tutaj mnie nieźle pokarał. Zwój Logana, moi drodzy, to jest zwój, który daje naprawdę mega potężne czary. Także jeżeli byście grali magiem, to to jest must have dla was. I tutaj właśnie jeszcze mamy zejście, możemy to nazwać małym sekretem, ale tu jeszcze właśnie też się coś pojawia. Nie mówcie mi, że to są śmieci. Zatruta strzała, spoko. Tego przedmiotu chyba jeszcze nie było. W sensie możliwe, że można kupić u Greyrata zatrute strzały, aczkolwiek nie znajdowaliśmy go dotychczas. I mamy tak. Tam mamy przejście, nim się udamy później, bo najważniejsza rzecz jest tutaj, moi mili. I to jest rzecz, której ja sam nie wykminiłem przy pierwszym podejściu. Przyznaję się bez bicia, że sprawdziłem to po prostu w necie. A to jest rzecz naprawdę ważna. Zresztą sami zobaczycie zaraz dlaczego. Weźmy sobie pochodnie może dla klimaciku i wbijamy czym prędzej. Zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Zygwart z Katariny. I dlatego też mówiłem, moi drodzy, że ta lokacja jest dla mnie czymś pomiędzy Lochami i Rytylu, a zbezczeszczoną stolicą, ponieważ no, Zygwart przecież siedział tak przy tej celi. Tutaj był ten olbrzym z drugiej strony. Ja pokazywałem wam Zygwarda stąd, zresztą gadaliśmy z nim. No i teraz możemy go w końcu uwolnić. Znajdujemy tu złoty sygnet chciwego węża. On, moi drodzy, zwiększa szansę na dropa. Czyli świetny sygnet do farmienia po prostu. Witaj, Zygwart. Co tam u ciebie słychać? You are a saint. Once again you are my valiant savior. I, Zygwart of Katarina, express my deepest gratitude. Take this, a token of my thanks. Go on, it's all yours. I to jest, moi drodzy, ta nagroda, o której też wspominałem przy okazji rozmowy z Zygwardem z drugiej strony tej kraty. Sztaba Tytanitu, moi drodzy, czyli sztaba pozwalająca ulepszyć broń do maksymalnego poziomu, czyli w przypadku zwykłej broni jest to plus 10, w przypadku miecza czarnego rycerza będzie to do plus 5, więc naprawdę wartościowy przedmiot. Zdaje się, że w podstawce gry możemy zdobyć tylko dwie sztaby Tytanitu przy podejściu, więc naprawdę no to jest mega rzecz. No, please. Go on ahead. I've my own road to take and a duty to fulfill. Very soon. Czyli Zygwart już jest u kresu swojej podróży. Dobrze, on już nam nic więcej nie powie chyba, bo się powtarza. No także pewnie niedługo dowiemy się, na czym polega misja Zygwarda. Złożył jakąś przysięgę dawnemu przyjacielowi i wygląda na to, że niedługo tej obietnicy dopełni, a przynajmniej spróbuje. Tutaj, moi drodzy, też mamy rzecz, o której wspominałem i o której wam opowiem za chwilę, bo najpierw będzie akcja. Patrzcie to. Niewidzialni strażnicy więzienni, to dwóch. Więc jeżeli tutaj wejdziemy po prostu, to oni oczywiście czekają tak długo, aż my pójdziemy gdzieś tam. Więc nagle oni wybiegają znikąd po prostu i redukują nam pasek zdrowia, jest tragedia. A to, co chciałem wam powiedzieć, to że będąc tam, bo to jest widok w to samo miejsce, które było widać z celi Zygwarda. Stojąc tam na dole, pokazywałem wam, że tu stoi strażnik więzienny. Czyli co ciekawe, z dołu ich widać, natomiast stąd są niewidzialni. Ciekawostka. Uważaj na to, co za tobą, to jest bardzo dobra wiadomość, zniszczenie to też jest dobra wiadomość, także docenimy te wiadomości i damy po prostu lajka.
Tymczasem tutaj mamy klucze strażnika więziennego. W Lochach i Rytylu były jeszcze dwie cele, których nie mogłem otworzyć właśnie przez wzgląd na brak klucza. Jedną z tych cel była ta, w której siedzi ktoś. Druga natomiast była tą celą, gdzie jest jakaś znajdźka. I zastanawiam się teraz, cóż by było najmądrzej zrobić, bo moglibyśmy w sumie już wyruszyć tędy do Lochów i Rytylu. Zastanawiam się tylko, czy ja tutaj czegoś jeszcze nie mam do zrobienia, więc pozwolę sobie tak zerknąć. Tu zeskoczyłem w końcu, czy nie? A, no właśnie, tu jest jeszcze rzecz, także po to sobie zeskoczymy. Gniew bogów, to jest cud jakiegoś rodzaju. Pokażę wam oczywiście, żebyście mogli sobie przeczytać, jeżeli będziecie mieli ochotę. Proszę bardzo. Zdaje się, że to jest najpotężniejszy po prostu rodzaj fali uderzeniowej. Tak na gruncie mojej wiedzy przynajmniej. Okej, to wyruszamy w takim razie do Lochów i Rytylu sobie otworzyć te dwie cele. Chociaż mieliśmy do bossa dojść w tym odcinku, nie? Ale do bossa w sumie jest krótka droga. Większość eksploracji z bezczeszczonej stolicy tak naprawdę mamy za sobą, więc myślę, że możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj jeszcze wrócić do Lochów i Rytylu. Dobra, tylko te szczury tu są, tak? To ja musiałbym przemyśleć, gdzie ja w sumie chcę iść. Na pewno na górę, także... dwa szczury poszły żreć glebę. Ja z nimi nie będę walczył, spróbuję je wyminąć. Pobiegniemy sobie tutaj. Tu była drabina, z tego co kojarzę, tak jest. I ta drabina pozwoli nam dotrzeć do obu miejsc, o których myślałem. Albo i nie, albo i nie. Zastanawiam się, jak to zrobić. No tak naprawdę do jednego z tych miejsc najłatwiej by było dotrzeć skrótem, który wiedzie tamtędy, tam na dole. A tu jest ten problem, że w zasadzie ciężko będzie do tej celi dobiec bez walki z miliardem wrogów. Już pomijam kwestię szczurów, które tu są, bo one akurat nie stanowią żadnego wyzwania i problemu. Chociaż w sumie wiecie, każdy wróg w Dark Souls może nas zniszczyć, także nie należy nikogo lekceważyć, nawet szczura. Niemniej szczury były znacznie trudniejszymi wrogami w pierwszej części Soulsów. Dobra, tutaj by mi zależało na tym, żeby zawalczyć z jednym szczurem na raz. No ale jak pamiętacie, tutaj w tej sali było po prostu mnóstwo strażników więziennych i to stanowi problem. Nie same szczury natomiast, to mocny i lżejszy atak, widzę, że niszczą takiego szczura jednokrotnie, po prostu na jedno combo. Ech, dobra. Przeklęci strażnicy więzienni. Moglibyście się nie respić, no. To by było, byłby spokój przynajmniej. Okej. Jeden zamieciony pod dywan. Dawaj tu, dawaj. Już mi redukuje pasek, no po prostu, naprawdę. Mi zostały dwa łyki w Estusie, nie? To też jest problematyczna sprawa. No i co? Bo jeden się pofatyguje do mnie. Nie, wracają na swój tor. A może by się udało jakoś tak przycwaniakować, żeby one sobie poszły po prostu, a ja bym sobie cichaczem przeszedł? A to brzmi jak plan. Ja sobie na powrót ubiorę w ogóle ten pierścień, który mi trochę zdrowia przywraca, bo naprawdę z Estusami jest nie klawo. Przydałby się czar jakiś dający niewidzialność, tudzież chociaż ciche poruszanie się. Niestety oczywiście jako rycerz to ja takich rzeczy nie porobię sobie. Okej, ale tak oni już tutaj przechodzą. O, bo jak widzicie, oni chodzą w kółko tej kolumny tutaj na środku, więc potencjalnie jest szansa, żeby to się może udać, ale może też to się skończyć ogromnym failem. Także zobaczymy. No jeżeli zginę, to pewnie będę musiał ich tu wszystkich zabić, żeby nie stracić tych dusz, ponieważ to już są dusze, które wystarczą mi na level. O, tu jest ta cela, do której chcę się dostać.
No ale niestety tutaj nie wejdziemy tędy, czyli trzeba pójść tam dalej. Okej, okay, no. Poruszają się wolno te kobiecinki, także myślę, że potencjalnie jest szansa. Jest misja ninja nihilesta. A widzicie, nie powiedzielibyście, że Dark Souls jest skradanką, a jednak można i nawet w ten sposób działać. Bardziej mnie martwi jeszcze, że ta cela... Oj, nie, wy tutaj... No i zobaczyła mnie oczywiście, nie? A co, jedna do mnie przybiegnie? No jak przybiegnie jedna, to nie ma dramatu. Ale oczywiście już się wszyscy... Zobaczcie, jaki mam krótki pasek zdrowia teraz, no przecież to jest tragedia. Aha, i już mnie zmniejszają tutaj, no naprawdę... Nie są te koleżanki fajne, absolutnie nie są fajne. O, coś dropnęło z niej, może jakieś fragmenty kwipunku? To by było spoko. Nie, zostaw mnie, no się przestraszyłem. Nie dowierzam w to, co tu się dzieje, naprawdę. Zostawcie mnie, no... Zaraz zginę, nie? Dobra, udało się jakoś chyba uciec od nich. Bo teraz w ogóle też, no, po prostu one dziabnęłyby mnie tym swoim przypalaczem i by było już po mnie, więc... O, jeszcze jedna tutaj szła, ale się... przestała mną interesować. Poczekam właśnie, aż mi całe to moje zdrowie wróci. Okej, okay, łyk. Estusiaka. I co, ty jesteś tu sama teraz? No to... To w takim razie szarżuję na ciebie, koleżanko. Nie, już nie czaruj tymi swoimi oczętami, naprawdę. Te twoje czerwone oczy mnie tutaj wcale nie zadowalają, a wręcz odwrotnie. Okej, okay, tam jeszcze idą dwie, tak? No może by się udało tutaj je tak... Ta znajdźka jest cały czas, której nie podniosłem. No co, w sumie... Może się uda je wybić na raz obie. Dziaba, dziaba! Witam panie serdecznie. Oj, niedobrze. A, ej, one jeszcze powodują, że robimy fetrole, tak? Zobaczcie to, niepojęte. To jak nas trafią tym... Tą przypalarką to się dzieje chyba. No, na bank do ciebie tam podejdę teraz, na bank. Okej, okay, zdrowie mi się odnowiło. Także teraz możemy wbijać, ale wcześniej to nie miało najmniejszego sensu. No, powiem wam, że intensywny moment. Lutownica to się nazywa. Także tym zostałem właśnie przypalony, lutownicą. Wspaniała wieść. A, ta już też mnie zauważyła. Więc poczekamy tutaj. O, jeszcze chyba cały pasek zdrowia mi się nie zregenerował. A może być tak, że to nie lutownica, a ta chmura jeszcze, którą puszczają, spowalnia. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. No w każdym razie coś z ich ataków powoduje, że jesteśmy sfetrolowani. Okej, okay, udało się. Myślałem, że uda się misja ninja, ale jak widzieliście, no niestety trzeba było jednak pójść na miecze. Użyliśmy klucza strażnika więziennego, no i mamy też, jak już wspominałem, nauczycielkę mrocznych czarów, czy mrocznych piromancji, mrocznych cudów. There you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Skinny little heretic? Hmm? Oh, you're not one of them, are you? Nie jestem strażnikiem więziennym, spokojnie. Except my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. You're here to zaoferuj mi pomoc. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. Is that something you can forgive? Słuchaj, oczywiście, że cię uratujemy. You are no ordinary man. W naszej dziwnej gromadce w kaplicy Zjednoczenia. Besides, I've grown tired of imprisonment. Znajdzie się miejsce dla każdego. Nawet dla... Carla. And I accept your proposal. Nawet dla Carly, która para się mrocznymi praktykami i ma jakieś konszachty z otchłanią. Także zapraszam w razie czego. Ja już z niejednym
Z niejednym wrogiem, który do czynienia z otchłanią miał, dałem sobie radę, także w razie czego Karlę sobie ubijemy, gdyby sprawiała kłopoty. Ona oczywiście teleportowała się do kapliczki Zjednoczenia. I została nam jeszcze jedna cela. Brak zdrowia tutaj i brak Estusa przede wszystkim martwi mnie ponad wszelką miarę, no ale spróbujemy sobie to zdobyć. Zresztą może w sumie... Zobaczymy, jak to pójdzie, bo te lochy Irytylu są dosyć zawiłe i nawet nie do końca pamiętam, jak dotrzeć w to miejsce, w które chcę dotrzeć. Na pewno musimy zeskoczyć tu, co też będzie mnie kosztowało trochę zdrowia. Nawet nie tak mało zdrowia. Aha, i jeszcze szczur się zainteresował mną. Jeszcze mi zadał obrażenia. Oczywiście wtedy, kiedy są największe problemy z punktami życia, wtedy będę otrzymywać obrażenia. To jest rzecz oczywista. No ale to był w sumie, z tego co pamiętam, skrót do ogniska, tak? Więc może... Aha, tylko winda jest na górze, bo ja sobie ją cofnąłem, żeby nie musieć w razie czego... No i co, szczury? Dacie mi spokój, czy może byście chciały zeskoczyć tutaj? A ta dźwignia do przywołania windy jest obok szczurów właśnie tam. Także fajnie. Może zabijemy je w taki po prostu kamperski sposób. Bo naprawdę nie chcę ryzykować zgonu. Niemało dusz mam. Mamy tu jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, także... Dobra. Szczury załatwione. Jak widzicie, łuk może być przydatny. Przywołujemy windę. I nawet nie wiem, czy jest jakiś wielki sens, żebyśmy szli po ten skarb. W sensie, czy tam jest coś, co mi się przyda. Obstawiam, że nie. No ale chcę mieć tę lokację odhaczoną na 100% i już tutaj... No dobra, i tak będziemy musieli tu wrócić, bo jest jeszcze jeden sekret, który będę mógł odblokować dopiero później. No, ale powiedzmy, że... Będę miał znacznie mniej szwędania się po tych lochach już przed sobą. W porządku. I gdzie my teraz? Tak, docieramy do ogniska. No dobra, to jest mega informacja. W takim razie siadam sobie. Odnowiły mi się stusy oczywiście, odnowiło mi się zdrowie i lecimy ogarnąć ten przedmiot jeden. Tutaj już wszystko... A nie, tu jeszcze mamy drzwi, które możemy sobie otworzyć, także są dwa przedmioty łącznie. Tutaj jest jedna rzecz. Zardzewiała złota moneta, także no to po to raczej nie było warto się tutaj cofać. Może jakiś element stroju byś mi dała, koleżanko, co? Słuchajcie, w sumie ja sobie może ten pierścień, bo on już nie jest potrzebny. Ja nosiłem cały od początku gry ten, czyli jakby miałem więcej, po prostu miałem bonus procentowy do doświadczenia, do zdobywanych dusz raczej. No wezmę sobie może to. Możliwe, że dzięki temu będę mógł po prostu więcej przedmiotów wam pokazać. Tam oczywiście była pułapka, ale my się tym za bardzo nie przejmujemy. Nie, nie, nie czaruj tutaj, nie czaruj. Nie, nie, daj sobie spokój z tą gnębą. Zastanawiam się, czy ten przedmiot... on był po drugiej stronie, tak się zdaje. Czyli to oznacza, że jeszcze musimy sobie z tą strażniczką poradzić. Ty tutaj naprawdę przyszedłeś... Do tego, że wy mi zawrócicie gitarę, tutaj to się nie spodziewałem. Serio, myślałem, że odpuścicie. Dobra, dziękujemy. Bez większej finezji. Nie przemieniaj się, nie przemieniaj się w nic. Proszę cię, wychilluj sobie. I ta znajdźka powinna być tutaj, aczkolwiek obawiam się, że ona może być na dole jeszcze. A jeżeli będzie na dole... tak, myślałem, że będzie tu. To oznacza, że ona jest na dole, a jeżeli jest na dole, to będziemy musieli zawalczyć... Oczywiście po raz kolejny z tymi trzema tutaj... O proszę, szata strażnika więziennego, no to sądzę, że to właśnie efekt sygnetu, że to otrzymałem. Dawaj, dawaj. Już chyba kolejna też biegnie. Tak jest.
No dobrze, to przynajmniej szybciej pójdzie, a jest zmieniła zdanie jednak, zobaczcie. Ciekawostka. Okej. I to oznacza, że jesteśmy w miejscu, które mnie interesowało? Nie jesteśmy. Czyli to jednak musi być po drugiej stronie. Dobra, no sami widzicie, że... Znaczy, może nie widzicie, ale to wytłumaczę wam. Ten loch Irytylu po prostu jest symetryczny, czyli mamy po dwóch stronach przejścia na górze i na dole. Albo nie jest symetryczny, bo tamto przejście jest po tej stronie, a tamto jest po tej. No ale niemniej jakoś tam są, powiedzmy, że jakiegoś rodzaju odbiciem. Są pewne różnice, aczkolwiek no, te miejsca są podobne, więc naprawdę trudno zapamiętać co, kto, gdzie, jak i dlaczego. Szatę strażnika może też wam jakoś później pokażę. Okej. Tę klatkę jeszcze sobie zadziebiemy. I to o te drzwi mi chodziło. I to jest ostatnia rzecz, jak się zdaje. Czyli co to będzie? Popioły więziennego wodza. Czyli jednak, moi drodzy, warto było tutaj się przenieść. Użyję sobie kości wiodącej do domu. Nie wiem, ile tych kości mam. A mam też fragment kości nieumarłego? No, ciekawostka. To nawet nie pamiętam, kiedy to zdobyłem. Dobrze. Gdzie jest ta kostka? Co, ja nie mam kości wiodącej do domu? A mam tutaj, zobaczcie, w szybkim doborze. Ognisko ostatniego spoczynku może być. No ten odcinek ma już 41 minut w sumie, czy coś koło tego, więc chyba jednak, moi mili, będziemy kończyć, ale to oznacza, że kolejny odcinek zaczniemy sobie od pójścia na bossa, także nic straconego. Dziękuję w takim razie, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja wam jeszcze pokażę może opis szaty tego strażnika, tudzież strażniczki. Szata strażnika, no czyli żeby mówiło nam, że to jest facet, aczkolwiek no pewnie to było tłumaczone z angielskiego, a w angielskim, jak wiadomo, pewnie po prostu był prison guard, czy coś takiego. Strażnicy ci, jako jedni z nielicznych ocalałych mieszkańców z bezczeszczonej stolicy, trafili po jej upadku na służbę u pontyfika Salivana. Może dochodzące z cel wrzaski pomagają im zapomnieć o ich dawnym domu. Także to było na tyle. Subskrybujcie kanał też i zostawcie komentarz. Będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.